Tak, nie będzie długo, bo się cykam dokładnie. Dobra. Wszystko gotowe. Wznawiamy naszą opowieść. A to co znowu? No i fajnie. Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę! Co Jessica! O mój Boże! O mój Boże! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Rozdział 5, strach, 6 godzin do świtu. No i mamy to opuszczone sanatorium. Gramy Majkiem, na to wygląda. Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie zmieniłem gry, kurde, na Twitchu. Okej. No mamy pieski. Milutko. Naszykowane pampersy, nie. Nie będzie aż tak źle. Dobra. Okej. Jezu, ale dźwięki. Rewelacje. Już mam pełne gacie. Idealnie. Zobaczmy, czy nie ma tu jakiegoś totemu czasem. Czegoś do zebrania. Ej, gdzie ty łazisz? Chyba nie. Chyba, że tam gdzieś dalej. Ale on tak powoli łazi, że tamto mi się nie chce iść. Dobra. Zajrzyjmy tutaj do drzwi. Ale drzwi zapewne będą zamknięte. Tak? A nie! Nic z tym nie zrobimy, tak? Security pass required. No to kłopot. Tutaj wszystko zawalone jest. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Chyba, że tam.
Admin. Pokój z Diego. No, w sam raz taki. Czemu? O, mamy safe. Ktoś bardzo chciał zajrzeć do środka. W środku będzie shop. A nie. Trzydzieści kart zegarowych z kopalni. Co, i tylko tyle? Aha. Trzydzieści kart zegarowych z kopalni. W pakiecie. Tu mamy rekles. Tu mamy aparat. Uszkodzony aparat, rozbity. Cały porozwalany. Ale te psy tam dają czadu, kurde, w tle. Proszę, tylko śnieżyca. Ha. Kłopoty na górze Blackwood. Ej, podnieś to z powrotem. To przeczytać. Muszę trzeba cały czas trzymać pada. Dziennikarz Alberta Bagel został wczoraj zaatakowany przez ochronę sanatorium Blackwood. Mężczyźnie udzielono pomocy lekarskiej. Starszy reporter Chuck Bernstein chciał przeprowadzić wywiad z górnikami, których uratowano w trakcie wtorkowej akcji. Mężczyźni spędzili pod ziemią 3 tygodnie po tym, jak w grudniu ubiegłego roku doszło do zawału w kopalni Northwest Mine. Z uwagi na skrajne wygłodzenie zespołurazowe, skierowano ich na leczenie w sanatorium Blackwood. Jefferson Bragg, właściciel kopalni i sanatorium, powiedział wczoraj Bagel, że incydent był niefortunny i że rozpoczęto już wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie. Stwierdził również, że Bernstein przebywał na terenie sanatorium bez pozwolenia. Mówi się, że napaść była wynikiem kłótni, która wywiązała się po tym, jak skonfiskowany został aparat Bernsteina. Okej, czyli ten rozbity aparat to pewnie aparat tego reportera. Tam byliśmy, teraz pójdziemy w prawo. Lewo. Nie rady. A, szczury łażą. Tu mamy jakąś karteczkę. Jeden z tych gości próbował mnie ugryźć. Muszę poinformować o tym doktora Bowena. Przyjmując 12 pacjentów do placówki medycznej w sanatorium, spodziewaliśmy się ludzi skrajnie wycieńczonych, zdezorientowanych, wychudzonych i umierających z głodu. Na szczęście stan zdrowia górników wydaje się stosunkowo dobry. Nie stracili też dużo na wadze. Najprawdopodobniej udało im się znaleźć w kopalni jakieś zapasy żywności. U kilku starszych mężczyzn, zgodnie z przewidywaniami, stwierdzono zaburzenia czynności układu oddechowego, a także objawy zapalenia płuc. Trwające 23 dni uwięzienie odbiło się na ich psychice. Niektórzy członkowie grupy doznali szoku związanego z powrotem do cywilizacji i ponowna adaptacja sprawia im problemy. Choć ich fizyczny stan zdrowia jest znacznie lepszy niż oczekiwano, wydaje się, że czas spędzony w kopalni odcisnął piętno na pozostałych aspektach zdrowia. Dalej nic ciekawego. 12 wyciągnęli, a było 30 kart, tak? W pakiecie. I wyszli... całkiem niewychudzeni. Ciekawe.
Bardzo interesujące. O Jezu, muzyka się podkręca. The fuck? O kurde. Ohyda. Co to jest? No dobra, ale mamy maczetę. Maczetę jak najbardziej. Gdzie on ją włożył? Aha. Jakoś przez spodnie przecisnął. Dołcz tam łazi. Niedobrze. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych węszących z daleka. Nowe dane o wypadku. Nie chcieli, żeby prasa tu węszyła. Przyjęto 12 ocalałych do sanatorium, możliwe urazy psychiczne. Być może trzeba ich izolować. Miejscowa prasa zaczęła drążyć. Może stać się problemem, proszę o dalsze rady. Telegram. Okej. Nic więcej ciekawego chyba. No dobra, no to musimy iść tam, gdzie pieski łaziły. O Jezus, ten szkielet tutaj. God damn it. Dobra, to tam nic nie ma. O Boże, co to ma być? Holy shit. Zaraz, chwila. Moment. To ty mnie karmił? O kurwa! Kurwa! O, jeszcze lepiej. Szop zbudował pułapkę. Otwórz sidła. No wyjmuj te palce! Come on, otwórz sidła. Nie będziemy odcinać palców. Nope. Tak trafi już całą maczetę, czy nie? Otwórz. O Jezu, sama końcóweczka już została. Jest! Dało się. Ja pitole. O fuck. Oh fuck. Oh fuck. Kurwa. Pewnie trochę boli. Okej, okay, no to już nie mamy maczety. Mogło być gorzej. Mogliśmy nie mieć palców i maczety. Też jest. No cóż. O, ja jebie.
Ale obrzydliwość. Jezu, nie, no coraz lepiej. Fuck. Co to mamy? Bita karta. Okej, okay, sprawdźmy to. Jakaś karteczka tutaj. A czemu to jest puste? Zakrwawione i puste. Nazwisko zmarłej Sarah Smith. Data zgonu 24 lutego 1952 roku. Niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą począwszy od 8 marca 1951 roku do 24 lutego 1952 i widziałem ją żywą po raz ostatni w dniu 24 lutego. Przyczyny śmierci: ciężkie rany szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej, utrata krwi w wyniku obrażeń. Przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole. Pochodzenie obrażeń: rany zadane ostrym przedmiotem, prawdopodobnie paznokciami. Uhu. Fajnie. Kania, jak mi spróbujesz wystraszyć, to cię zamorduję. Nazwisko: Nicholas Bowen. Zaatakowany przez jednego z pacjentów. Śmiertelne rany, szarpane gardła. Bowen to był ten lekarz. I rozszarpał go któryś pacjent. Fajnie. Locked. Ale... O, proszę bardzo. Sami go wystraszcie, on mi grozi. Come on. Wystarczająco strasznie już. Jesteśmy po jakimś opuszczonym sanatorium, kurde. Shop. No proszę, psychol uwił sobie gniazdko. Psychol uwił sobie gniazdko. Nie ma tu czegoś czasem? Ja to się kamera nie obróci. A, jesteśmy z powrotem w tym miejscu. Tam były zawalone drzwi. Tu było... Kurde. My tu byli? Byliśmy tutaj, tak. Było zamknięte. A tą kartę też zostawiliśmy. Więc teraz już nie otworzymy. A nie mają! Wydawało mi się, że zostawił ją w drzwiach. Z tym psem. Okej. Okej.
Ej, co? Spokojnie, mały. Boże. Spokojnie. Dobra, psina. Dobra, psina. Okej. Okay. Siedzi tutaj. Dobra, psina, no. Podejdź. Dobry piesek, tak jest. Dołcz, nie bój się. Spokojnie. No, dobry piesek, tak. Hej, mały. Podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? Dobra. Pieprzony pies. Nie bardzo słodko, że mamy towarzysza teraz, ale... Ja pitole. Prawie zszedłem na zawał. Tu mi się coś świeciło, czekajcie. Tym? Cygara. Więc tamte cygara. Koleś sobie pali cygar. O. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. Daj psu kość. Nie? To nie. Nie wiem. Jebany świr. Mapa poglądowa całego obszaru. Nasz psiak. Dołcz. Tu jesteś. Masz. Ohoho. Tak jest. Dobra. Spokojnie, mały. Spokojnie. Okej. Okay. No dobra, no to teraz spróbujmy się stąd wydostać. Musimy chyba iść tam, gdzie ten koleś wyszedł. Tutaj mamy wyjście. Cześć, Nors. No, na to wygląda. No to dupa. No nie wyjdziemy. Tutaj nie da się zajrzeć? Nie. Musi gdzieś być kluczyk. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie pominąłem jeszcze. Tylko mapa i tyle. Przy biureczku nic. To jest gruz, tak? Kurde, ledwo widać. No tak, zawalony gruzem. O, tu coś się świeci jeszcze. Czy damy tam radę jakoś wejść? Nie. Chyba nie.
tutaj... Tak, no są przecież te. A, tu kurteczka wisi. Co my tu mamy? Tam broń jest, kurde, Magnum. Butelką. O, jak ślicznie. Uhu. Mam cię. Dobra, to chyba możemy teraz iść przestrzelić kłódkę, nie? I sobie wyjdziemy. No właśnie. Trochę głośno. No trudno. Piesek idzie z nami, czy nie? Chyba został. Może lepiej dla niego. Nic dobrego nas nie spotka zapewne. Będziemy tutaj tak łazić. Ej, ej, ej. A dobra, zresztą już chodźmy na dół. Jaki shop? Nie ma żadnych shopów. Gdzie myśmy trafili? O, do kopalni schodzimy. Jakiś wózeczek taki kopalniany tutaj stoi. Czy nie? A może to był taki na bieliznę, jakiś taki jeżdżący, nie wiem. Pranie. Beczki. No jasne, zamknięte. Przed chwilą rewolwer całkiem nieźle zadziałał. Okej. Debilu! Oh God! No to świetnie. I co teraz? Co mam pogląd na klauna? O, gramy matem. Ej, zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Bardzo pomysłowe, nie? No cóż. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewny. Ja ty łazisz. Ta! Siekiera! Od razu jakoś lepiej się czuję. Czemu siekiera była wbita w drzwi? Co znowu? Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Jaki wielkolud? Przecież kurde. Dobra, wyważmy te drzwi. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... A, po prostu to zrób! Jej! Ale wyrąbał dziurę, o kurde! Nagle całe drzwi rozwaliło.
jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Daj. No super! Jakie milutkie. Cofam suba. On sub? What? Ej, halo! Ale czemu? Przecież się staram. Oh, God. Naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz? Hej, wieża przeciwpożarowa. Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapy, he? Może trzeba wiedzieć, gdzie się jest i do tego służy mapa, żeby uciekać. Co tu mamy? Nie ma kluczyka, więc dupa. Super. Musi być coś. Jakiś sposób. Nie ma kluczyka, nie ma wagonika. Czyli... Ashley Chris? No porwał ich. Crown. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? Co? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon, no, a potem ich porwał Crown. W sumie powinno być, nie? Pobił ich. Na razie nie było pewnie tego tak. Jeszcze. Matt, musimy dostać się do tego radia. Powinniśmy wrócić. Że ona jest pieprznięta, więc pewnie pójdzie wtedy sama. Dobra, chodźmy z nią. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. Wow, ma dobry pomysł, naprawdę. Jak na to wpadłeś? Czemu jesteś taka wredna? Mamy naprawdę poważniejsze sprawy. Oj, Matt, wyluzuj. Strasznie milusia jest, prawda. Przyjemnie się z nią tutaj podróżuje. O, czekaj. Co ty robisz? Co tam robisz, ślicznotka? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Okej. Nie mieliśmy iść do radia? Proszę, co się nawinęło? Idziesz ze mną, koleżko. Zabij, masz czym, o Boże. Możemy spokojnie przejść do wieży. Świetny pomysł. Ej. Jezus. Ona prawie zginęła właśnie. W porządku? Tak. Dzięki, wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Ja pitole. A mogę mi nie łapać w sumie, bo wredna jest. Okej, pomału. Dobra. O mój już. Boże. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Zemdlej. Wow. Drugi raz się nie złapię. Okej. Ten też dobry, nie? Zamiast się od razu odwrócić i łapać za rękę, chociaż czy coś, żeby ją wciągnąć w razie czego. A se kurde tego, to się porozciągam jeszcze. Spoko. Rewelacyjny, kurde. Samiec alfa. A co jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce?
Trochę przeczekam. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Weź ją zabij. Cześć, cześć wszystkim, witam serdecznie. Że jakieś nowe wyniki się pojawiają, wybaczcie, że nie będę z osobna każdego witał. Ale bardzo się cieszę, że jesteście. Ja bym dalej próbuję nie umrzeć na zawał. O, totem? Totem! Totem pomyślności. Okej, to nie wyglądało zbyt pomyślnie, ale dobra. Tak. Co za krowy słychać? To w grze, czy coś mnie troluje? Inne rzeczy. Ranger Cliff. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Gdzie mamy iść? Matt, co to? Matt się zmienia w wilkołaka. Jezu, kurwa! O, panie! O, panie! No. A ta się tu grzeje, no super. O, clown. Ale słodko. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. I ona dalej siedziała w schronisku, kurde. Tyle się wydarzyło. W sumie nikt już nie jest w porządku w tym momencie, a ona sobie siedziała w wannie cały czas. Spoko. No nie. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer, ludziska. Co to jest? Totalnie. Pa. Za 3, 2, 1. Clown. Co u diabła? Nie. Balonik. Balonik ze strzałeczką. Good. Mike, Emily? Trochę już jednak przesadzacie, okej? Okay? Najpierw było śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? O! Zdjęcie Hany i Josha. Jeśli wystawione. Chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Tak, tak, Staś, to jest perfekcyjnie logiczne rozwiązanie. Iść dokładnie tam, gdzie psychopata nas zaprasza. Na pewno się tego nie spodziewa. Już
psychopatyczną roleplay, halo, ona nie wie, że to jest psychopata. Gdzie ich wcięło? Myśli, że to koledzy robią sobie żarty. O, trochę dziwne. Spoko. Hej, ludziska, dajcie spokój, kończymy już z tym. Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą. Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kąpieli. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Ha, to nie było nagrane. Co powiesz na to? Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie. 7. Błagam, nie! Sam. Nie. Sam. Rzuć wazon, rzuć wazon! Kurwa! Matiu? No biegnij dalej! Przeskocz! Ciap! No. Biegnij dalej, co ty robisz? Jakieś żarty, nie ma klamki? No to dupa. Ej! Ziomuś. GG. Co tu leży? A to jest tylko jakaś tam rączka. Daliśmy radę. O, oh, wow. Ale mi zsuwano, super. Zaraz będą szopy wyskakiwać, na pewno. A ręcznik dalej się trzyma. Też całkiem dobrze, nie? Ja pierdolę. Ukryjmy się. Ani drgnąłem, no halo. Kurwa. Ło, trofeum dostałem. Ona przeżyła. No, to zdecydowanie nie poszło zgodnie z planem, prawda? Tak pieczołowicie uszyta intryga, a jednak w kluczowym momencie dajesz ciała przez własne słabości. Mówiłem ci, że wszystko ma swoje konsekwencje. Myślisz, że ta pomyłka się na tobie nie zemści? Wszystko, co robisz i co mówisz, zawsze prowadzi do zmian. Tak. Tyle ciężkiej pracy. Jeszcze nie.
poszło na badanie źródeł twoich lęków. Już nie wiem, czy to nie jest koniec. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Znowu cliffhanger, będziesz zrobiła widzę? Przed porażką. Obracasz się przeciw tym, nie, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? Oh!